Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w Polsce śpiewali, nie wiem, czy to była przedwojenna, czy powojenna piosenka Warszawa to stolica. No, to teraz w Waszyngtonie to chyba trzeba być, w Waszyngtonie, w Ameryce chyba trzeba śpiewać Waszyngton to stolica. Waszyngton, no Waszyngton, nie Waszyngton. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego tak mówię? No, Waszyngton, stolica Ameryki, po prostu rośnie, rośnie jak na drożdżach i zasysa, zasysa te wszystkie siły z tych 50 stanów. W Ameryce jest 50 Stanów Zjednoczonych. No, to jest federacja, to jest republika, to jest dobrowolne zrzeszenie 50 stanów, 50 stanów ma po dwóch senatorów w Kongresie Amerykańskim. Czy małe Rhode Island ma dwóch senatorów, czy Wielka Kalifornia, która jest przypuszczalnie większa ze 100 razy niż Rhode Island, też ma tylko dwóch senatorów. No i to miało być powodem, nie powodem, takim narzędziem, który powoduje, że te wszystkie stany mają coś do powiedzenia, ale w Waszyngtonie. No i ten rząd federalny jest na poziomie nad wszystkimi, no ale w zasadzie rząd federalny, no to powinien się zajmować jakimiś podstawowymi rzeczami. Granica, bezpieczeństwo, wojna, tego rodzaju rzeczy. No a teraz Waszyngton zasysa wszystkie zarządzenia, tak jak z COVID-em. W COVID-zie, no to każdy stan powinien sobie regulować, co chce robić, tak? Teraz już Waszyngton mówi, wszyscy macie robić to. Ta centralizacja, ta tak zwana moskiewska centralizacja za czasów bloku wschodniego, no to Moskwa decydowała, co się dzieje w Warszawie, co się dzieje w Berlinie Wschodnim, co się dzieje w Pradze, wszystkie, czy w Budapeszcie, czy w Bukareszcie. Moskwa decydowała, co wszyscy mają wykonywać. Ameryka jest, no, ma te swoje, powiedzmy, prawo do posiadania broni. Prawo do posiadania broni jest na poziomie federalnym, no ale w zasadzie każdy stan konstytucyjnie jest zezwolenie na poziomie federalnym, czyli wszystkich tych stanów, no ale każdy stan decyduje, jak obywatel w tym konkretnym stanie ma posiadać broń. Na 40 stanów w Ameryce to żadnego pozwolenia nie potrzeba. Czy się nosi w kieszeni, czy się nosi za kaburą, czy się nosi na wierzchu. Nie potrzeba tego. 22 stany mają wydają zezwolenie na prawo, na noszenie, na posiadanie broni w formie takiego karty identyfikacyjnej. Powiedzmy, no jest takie zezwolenie, imię, nazwisko. No ale dlaczego to ludzie robią? No bo bardzo często robią te zezwolenie, bo jak jadą do stanu obok, które wymaga, powiedzmy, zezwolenia na broń, no to te zezwolenie jest wymienne pomiędzy stanami, tak jakby pomiędzy województwami. 6 stanów w Ameryce jest wyjątkowo ścisłych, no ale to są wszystkie te socjalistyczne, te wszystkie demokratyczne stany. Jeżeli sobie wyobrażacie Detroit, czy Chicago, czy Nowy Jork, no to one są wszystkie komunistyczne stany, one są wszystkie prowadzone przez demokratów, one wszystkie dążą w kierunku konfiskacji broni i one wszystkie są najbardziej bandyckie w całej Ameryce. Wszystkie te stany bez broni, no to są najbardziej bandyckie, najwięcej wydają pieniędzy, mają największe podatki i jest największy bandytyzm. No, ktoś się, no, trzeba zacząć się zastanawiać, jak ktoś nie kojarzy tych trzech rzeczy, no to jest najwyższy czas się zastanowić, dlaczego demokratyczne stany mają konfiskacyjne najwięcej bandytów, mniej broni, najwięcej podatków, najwięcej bezrobocia, najwięcej ludzi na zasiłku, najgorszą gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. No ale wracając do Waszyngtonu, no Waszyngton się rozrasta. Waszyngton się rozrasta. Ciekawa jest sprawa taka, że w 1947 roku Waszyngton po wojnie powiedział, że w zasadzie wszystkie te ministerstwa
federalne muszą być w District of Columbia. Jak się mówi Washington DC, no to DC to znaczy District of Columbia, czyli to jest dzielnica Kolumbii. Jeżeli popatrzycie na mapę, no to jest w zasadzie taki kwadrat, tak po przekątnej zrobiony, no i on został wycięty. On został wycięty z Virginii, został wycięty z Maryland, tam z jakiegoś jeszcze innego stanu, ale został taki po prostu wtedy sobie pomyśleli, że tam kilka czy kilkanaście hektarów, czy tam 10 czy 20 kilometrów kwadratowych, no to to wszystko starczy na wieczność. No okazało się, że nie starczy. No i ostatnimi laty te rządy federalne przesuwają się właśnie do Virginii, sobie przechodzą sobie do Maryland. Ciekawe jest to, że w promieniu 200 kilometrów na około stolicy wszyscy głosują na demokratów. Tam wszyscy, tam jest 99% głosujących na demokratów. Tam nie ma republikanów. Republikanie w Ameryce, no to są w tych wszystkich innych stanach innych. No i ciekawe jest to, że w Ameryce Wschodniej, w zachodnie wybrzeże, no tam, gdzie geograficznie było dobre położenie i tam, gdzie miasta się rozwijały, tam, gdzie budowali przemysł, budowali biznesy i tak dalej, no to one wszystkie są lewackie, socjalistyczne, demokratyczne. Zawsze San Francisco na zachodnim wybrzeżu czy Los Angeles, no to jest cała Kalifornia, to jest super lewacka. No to tam w tych stanach właśnie rządzą demokraci. No a cała reszta Ameryki, jak się popatrzy, no to patrząc na powierzchnię Ziemi, nie na ile ludzi mieszka na kilometrze, ale na całą Ziemię, to 85% Ameryki w zasadzie jest republikańska. To jest właśnie coś takiego. No i teraz się okazuje, że w zasadzie ten rząd się centralizuje. Teraz Biden wychodzi i mówi, no z punktu widzenia federalnego wszyscy muszą być zaszczepieni, tak? No i zmusza wszystkich tych federalnych pracowników, żeby się zaszczepili. No i problem jest taki, że te 1947 kongres ustanowił, że mają być tylko w tym DC. Później troszeczkę przesunęli te dwa uboczne stany, no ale to ludziom nie pasuje. Niektórzy mówią, dlaczego w Detroit, powiedzmy, w Detroit to jest nieprawdopodobne, no bo tam budowali bardzo dużo samochody, budowali te wszystkie krążowniki szos, to potężne 8, 10, 12 cylindrowe, one paliły tam 25 na setkę. No ale benzyna była tania, to nikt nie zwraca uwagi. Później Detroit nigdy się nie zaadoptowało do małolitrażowych. No i to wszystko padło. Tam Detroit w latach 30-40-50, to tam strasznie dużo przyjechało czarnych z południa, no bo brakowało siły roboczych, to ci ludzie z południa, z tych wszystkich plantacji bawełny przyjeżdżali do Detroit, wypełnili te miasto, wypełnili te fabryki, tak samo jak w Chicago. W Chicago, no to było jedno wielkie miejsce, gdzie całe mięso, wszystkie bydło, tam było od groma rzeźni, to z tych środkowych stanów Ameryki to wszystko przychodziło do rzeźni. No i tam bardzo dużo kolorowych przyjechało do Chicago, przyjechało do Detroit. Polacy w Chicago również przyjeżdżali, bo tam było dużo roboty. Polacy też przyjeżdżali do Detroit, no ale problem jest taki, że od lat 1950, od 60 Detroit straciło 2/3 populacji. Tam po prostu został syf kiła i mogiła. Tam po prostu są dzielnice latających noży. No ale mimo wszystko w Detroit, w centrum Detroit do tej pory jest prawie 2 miliony stóp kwadratowych powierzchni biurowej. Prawie 2 miliony stóp kwadratowych. No to podzielić to na 10, no to jest 200 tysięcy
metrów kwadratowych, to 200 tysięcy, no to sobie możecie policzyć, że to jest 20 hektarów, tak? To 20 hektarów powierzchni, no tam mogłyby się ministerstwa przeprowadzać. Czy chcą się przeprowadzać? No nie bardzo chcą się przeprowadzać. Komuniści, biurokracja, budżetówka woli siedzieć w Waszyngtonie. Są miasta na przykład w Arkansas, Pine Bluff w Arkansas. Tam jest 41 tysięcy ludzi, no i 41 tysięcy stóp kwadratowych wolnego miejsca. Także 4 tysiące metrów kwadratowych jest tam dostępne. Land Management, czyli Ministerstwo Zarządzania Ziemią. Czy to musi być w Waszyngtonie? No, Ministerstwo Zarządzania Ziemią, czy Ministerstwo Zarządzania Rolnictwem, no to niekoniecznie powinno być w Waszyngtonie. Były propozycje, żeby jedno czy drugie ministerstwo przeniosło się do Kansas City w Montanie, no tam gdzie orzą, gdzie sieją, gdzie są krowy, to Ministerstwo Rolnictwa akurat by pasowało. Tak samo jakieś badania geologiczne, no to też nie musi być to w Waszyngtonie. Minister spraw wewnętrznych w zeszłym miesiącu powiedział, że przeprowadzka właśnie tego Ministerstwa Zarządzania Ziemią nie udała się, no i wraca do Waszyngtonu. No dlaczego tak się stało? No dlatego tak się stało, że wszyscy ci urzędacy, jak powiedzieli, że ministerstwo przeprowadza się tam do środka Ameryki, no to 270 pracowników po prostu przeszło albo na emeryturę, albo się zwolniło i przestało tam pracować. 41 się zadeklarowało, że będzie pracowało, no ale to tylko 3 się przeniosło. No i tak z tej przeprowadzki to wszystko się rozpadło. Także, że następne ministerstwo na poziomie federalnym, po prostu budżetówka musi być w stolicy. Stolica po prostu ma w nosie, tak jak i w Polsce. Polska B to i Ameryka B, peryferyjna, Ameryka zaściankowa, Ameryka daleka, liczy się tylko stolica, tak? No to jest to, co zawsze prowadzi do centralizacji, a centralizacja prowadzi do socjalizmu, do jednopartyjnego zarządzania. No i o to Bidenowi chodzi. Biden był przeciwko temu, żeby cokolwiek przenosić. Trump to w 2019 roku starał się właśnie przeprowadzić te Ministerstwo Zarządzania Ziemią, no z tego powodu, że w Colorado, w Grand Junction w Colorado, tam by było lepsze miejsce. No ale to nie wypadło. Niektórzy krytycy, perfidni krytycy, no to mówią, że Trump specjalnie chciał, żeby to wszystko upadło. No ale to nie jest prawda. Bardzo dużo demokratów, szczególnie z tych zachodnich stanów, mówi, że to do cholery jest niepodobne. Szczególnie ten z Colorado mówi, że to jest dobry rozwój, że przydałoby się, żeby ministerstwo było, powiedzmy, w Colorado. No i są powody niepolityczne, żeby to rozrost tej stolicy, rozrost tego federalnego systemu, tych macek, tego bagna, można powiedzieć, no bo to jest bagno, to jest po prostu ta rozszerzenie tego, to by byłyby jakieś korzyści dla demokracji, to by były korzyści. Za dużo tych agencji wykonawczych jest w samym Waszyngtonie, to wszystko się jakoś tak zazębia, to wszystko jest jednogłośne. W ogóle nie słucha, w ogóle Waszyngton nie słucha Ameryki. To tak jak z Moskwy oni dawali rozkazy, to i teraz w zasadzie Biden daje rozkazy na całą Amerykę. Ciekawe jest to, że w czasie tej pandemii
większość ludzi nie musi pracować, tak? Ludzie mają możliwość pracowania z domu i federalne agencje, które zajmują w Waszyngtonie, pracuje 160 tysięcy ludzi, no to około 70-80 tysięcy ludzi, no to może pracować przez komputer, przez telefon, także oni nie muszą jeździć do budynku. Oni mogliby działać z jakiekolwiek miejsca. No i teraz spotkania przez Zoom z jednej ulicy na drugą, no to nie ma sensu. Przy dzisiejszej technologii to można przez internet, no to można się kontaktować w Indianapolis czy w Spokane w Washington, czy w Rapid City w South Dakota, czy Sioux City, no Sioux to są, po polsku to mówili Siuksowie, tak, no to widać, jaki jest szacunek dla Indian w Ameryce, że jest miasto nazwane po plemieniu Siuksów, czy Daytona w Ohio, w Savannah w Georgii też by się coś przydało, także to wszystko mogłoby się rozprzestrzenić, rozjechać po całej Ameryce, ale nie pozwolą. Cały ten alfabet biurokracji amerykańskiej chce ten Waszyngton, chce, żeby to wszystko rosło. No po co Ministerstwo Edukacji ma być w Waszyngtonie, jak 90, praktycznie 100% ludzi jest teraz na kamerze, na internecie, oni nie przychodzą do pracy. 100% administracji, przestrzeni, całej tej NASA, czyli ten National Aerodynamics and Space Administration, oni nie muszą być w Waszyngtonie, oni pracują z domu, także mogli być gdziekolwiek w Ameryce. Ministerstwo Energii 90% pracuje przez internet, też nie musi to robić, także to ma bardzo mało sensu. No, jak zwykle Republikanie pchają. Taka republikanka Joni Ernst, no to ona nie dość, że jest republikanką, to była żołnierzem, była żołnierką w Gwardii Narodowej, jest senatorką. No i ona właśnie powiedziała, żeby zlikwidować tą ustawę, że to tylko w Waszyngtonie mogą być urzędy. Kto ją poparł? No poparł ją Josh Hawley, też republikanin. Poparła ją Marsha Blackburn, też właśnie, no tylko republikanie. Socjaliści, demokraci po prostu oni chcą budować ten system centralny, to wszystko ma rosnąć. Demokracja by się poprawiła. Po prostu rozsmarować tą rząd federalny na całą Amerykę. Prywatnie, w firmach prywatnych, no to wszystkie te talenty, wszyscy ci uzdolnieni ludzie, no to już od tej pory można powiedzieć, pracują skądkolwiek, poprzeprowadzali się do innych stanów, do innych miast. Można to zastosować dla agencji federalnych. No ale oczywiście, że agencje federalne, no to jest jednak terror. To jest terror, to jest skupienie tej władzy w rękach grupki kilku, no i ta grupka kilku chce kontrolować całą resztę, no i kontroluje. Także, że nie będzie szansy, no 2022 zmieni się w Kongresie, 2024 zmieni się w Białym Domu. Także te rozrzucenie, jest nadzieja, że ludzie zaczną rozmawiać więcej na temat rozrzucenia tego rządu, tego betonowego rządu w Waszyngtonie, no bo to do niczego nie doprowadzi. Doprowadziło teraz do zamordy. Po prostu Waszyngton wydaje rozkazy. No nie wysyła jeszcze żołnierzy z czołgami jak Jaruzelski, no ale to nie wiadomo, jak daleko od tego jest.
Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie 2022, głosujcie 2024. Socjaliści, zastanówcie się nad tym, co robicie. Zdrowia dla normalnych.